standard Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych wprowadzić. Państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na chłopca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Proszę o wystąpienie Jego Magnificencję, rektora Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, panią profesor Teresę Martyń. Witam serdecznie wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości inaugurującej rok akademicki naszej uczelni Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Serdecznie witam senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Stanisława Lamczyka. Witam serdecznie pana posła na Sejm Aleksandra Mrówczyńskiego. Witam burmistrza naszego miasta Chojnic, pana Arseniusza Finstera. Witam dyrektora szkoły podstawowej nr 8 imieniem Jana Pawła II w Chojnicach, pana Jarosława Gomułkę. Witam wicedyrektora tejże szkoły, panią Hannę Szczodrowską. Witam dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Chojnicach, panią Renatę Dylong. Witam dyrektora Technikum Mundurowego w Chojnicach, panią Annę Hężkę. Witam dyrektora nr 2 w Chojnicach, pana Kamila Trzebiatowskiego. Witam dyrektora nr 3 imieniem bohaterów szarży pod Krojantami w Chojnicach, pana Wiesława Kłosowskiego. Witam wicedyrektora zespołu szkół w Chojnicach, pana Olgierda Burchalta. Witam dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach, panią Annę Lipińską. Radną, witam również radną Rady Powiatu Chojnickiego, panią Ludmiłę Paczkowską. Panie senatorze, panie pośle, panie burmistrzu, dostojni goście, wysoki senacie,
szanowni goście milni i drodzy studenci. Inauguracja nowego roku akademickiego to moment refleksji, a także okres formułowania nowych celów. Dyskusja nad wyzwaniami to ważne i uroczyste wydarzenie. Wyznacza ono bowiem rytm pracy całej wspólnoty akademickiej. Skłania do podsumowania dotychczasowych dokonań, inspiruje do podejmowania nowych wyzwań i daje nadzieję na pomyślną ich realizację. Rozpoczynający się nowy rok akademicki jest szczególny. 1 marca 2022 roku to historyczna data dla naszej uczelni. Od tego dnia, zgodnie z decyzją ministra edukacji i nauki, zwiększyliśmy status naszej uczelni z Sopockiej Akademii Nauki, Sopockiej Szkoły Wyższej. Widzicie Państwo, jak to już się poiło we mnie, że jesteśmy już akademią, na Sopocką Akademię Nauk Stosowalnych. Ta wielka radość, ale i nie mniejsze zobowiązanie. Zmiana statusu to także wyzwanie oraz zobowiązanie. Wyzwanie, bo proces ten wymaga skoordynowanych działań całej społeczności akademickiej, a zobowiązanie, bo czujemy wielką odpowiedzialność wynikającą z szansy, jaka przed nami staje, naszymi studentami i regionem, przed regionem się otwiera. Zmianę statusu uczelni pierwsi odczuli studenci, których obrony prac dyplomowych odbyły się po 1 marca. Dzisiaj będę miała ogromną przyjemność wręczyć pierwsze dyplomy Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych wyróżnionym studentom. Realizując strategię Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, opartą na długookresowych działaniach w sferze kształcenia praktycznego, ukierunkowanego na komunikowanie się z otoczeniem, w tym szczególnie na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, z sektorem publicznym, postaram się Państwu przedłożyć nasze ostatnie dokonania. Uczelnia, kierując się ideą społecznej odpowiedzialności, w procesie dydaktycznym przywiązuje dużą wagę do budowania świadomości wśród społeczności akademickiej. Istotne w naszej działalności jest połączenie odpowiedzialnego, etycznego biznesu, nie wpływającego negatywnie na otoczenie ekologiczne i społeczne, z wzrostem wartości przedsiębiorstwa. Zwracamy uwagę, że polepszenie warunków życia możliwe jest dzięki zachowaniu balansu między wzrostem a środowiskiem oraz uświadomienie sobie, że społeczeństwu, że uczciwe postępowanie, które nie szkodzi, a wspomaga działania ekologiczne, wymaga współpracy w skali globalnej. Cele te mogą być realizowane poprzez działania na szczeblu narodowym, regionalnym, lokalnym czy indywidualnym. Dążeniem jest podwyższenie jakości życia człowieka przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Dlatego ja jako rektor uczelni powołałam pełnomocnika do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni, którego zadaniem jest budowanie relacji między uczelnią a społecznością lokalną i biznesem, identyfikowanie ich potrzeb, biorąc pod uwagę różnorodność. Cieszymy się, że jest to chojniczanin. Do programu studiów wprowadziliśmy przedmioty z zakresu etyki, odpowiedzialności społecznej biznesu, projektowania bioklimatycznego i projektowania uniwersalnego. Podejmując współpracę, cenimy sobie partnerów, którzy podzielają te same wartości, co my.
Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej w ramach projektu Uczelnia bez barier zwiększyliśmy dostępność do kształcenia różnym grupom społecznym poprzez likwidację barier w obszarze struktury organizacyjnej, zmian architektonicznych w uczelni, technologii wspierających proces dydaktyczny oraz rodzajów wsparcia edukacyjnego. Od wielu lat nasza uczelnia dokonała szerokiego otwarcia na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dużym wsparciem w tym zakresie były realizowane w uczelni projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Na przykład projekt Nowa Jakość, zintegrowany program uczelni na rzecz rozwoju regionalnego, pozwolił na utworzenie zintegrowanego programu odpowiadającego potrzebom regionu, wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności poprzez szeroką ofertę płatnych staży zawodowych. Z kolei w ramach projektu Kompleksowy rozwój uczelni na kierunkach kreatywnych wzmocniliśmy kompetencje zawodowe studentów poprzez różne formy aktywności wynikające ze współpracy uczelni z pracodawcami, realizując wizyty studyjne u pracodawców, warsztaty praktyczne, angażując pracodawców w opiniowanie i realizację programów kształcenia. W ramach projektu 2 w 1, praktykuj teorię, przygotowaliśmy i realizujemy program kształcenia na studiach dualnych na kierunku ekonomia. Kompetencje studentów są równolegle podnoszone zarówno w ramach zajęć dydaktycznych uczelni, jak i zajęć praktycznych odbywających się u pracodawców poprzez staże. Studenci przez 3 dni w tygodniu odbywają staż w firmie przez cały rok akademicki. Stanowi on integralny i obligatoryjny element procesu kształcenia. Kończąc studia, absolwenci legitymują się już 12-miesięcznym doświadczeniem zawodowym. Budowanie kompetencji zawodowych studentów podczas studiów możliwe jest dlatego, że kształcimy wyłącznie na kierunkach o profilu praktycznym, na których jednym istotnym elementem jest nauka zawodu odbywająca się w realnych warunkach pracy. Praktyki zawodowe na studiach 1 stopnia trwają co najmniej 6 miesięcy, a na studiach 2 stopnia 3 miesiące. W tym roku akademickim w praktykach stażach uczestniczyło 150 studentów. Realizacja praktycznych programów kształcenia nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy z przedsiębiorstwami, centrami usług wspólnych, pracowniami architektonicznymi, biurami rachunkowymi, firmami i samorządami. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zarządzającym w różnych sektorach i branżach za ogromną życzliwość, współpracę i wsparcie w realizacji naszego procesu dydaktycznego. Ważnym elementem działalności uczelni jest jej umiędzynarodowienie, którego nadrzędnym celem jest otwarcie uczelni na współpracę międzynarodową, budowanie środowiska wielokulturowego, opartego na wzajemnym szacunku, wyznawanych wartościach, tolerancji i poszanowaniu zasad etycznych oraz integracji międzykulturowej. W ramach umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego uczelni w bieżącym roku akademickim poszerzyliśmy ofertę kształcenia specjalistycznego języka angielskiego na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w uczelni. Zorganizowaliśmy dla studentów zajęcia z wykładowcami z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Zatrudniliśmy profesora wizytującego ze Szwecji, który prowadzi systematyczne zajęcia ze studentami na kierunku finanse i rachunkowość oraz biznes i języki obce. Pozyskaliśmy nowych partnerów zagranicznych ze Szwecji, Albanii, Czarnej Góry do realizacji programu Erasmus+. Stworzyliśmy system obsługi i komunikacji ze studentami zagranicznymi. W uczelni studiują studenci z 10 krajów świata, z 3 kontynentów – Afryki, Azji i Europy. W tym roku po raz pierwszy witamy studentów z Ukrainy w Chojnicach. Także serdecznie witamy.
Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom społecznym kształcenia się przez całe życie, uczelnia nasza oferuje 17 kierunków studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Finansów oraz 6 na Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki. O dobry wizerunek uczelni dbają także nasi studenci, przede wszystkim poprzez dobre wyniki w nauce, działalność w kołach naukowych i samorządzie studenckim. 3 tak różne wydziały naszej uczelni, Wydział Ekonomii i Finansów, Międzyuczelnialny Wydział Biznesowo-Lingwistyczny oraz Architektury, Inżynierii i Sztuki łączą przenikające się zainteresowania studentów, którzy współuczestniczą w wielu wspólnych projektach. Z ważniejszych osiągnięć chciałabym wymienić. Nasza studentka Wiktoria Stafensowa, studentka ekonomii, otrzymała za bardzo dobre wyniki nauki, w nauce stypendium od prezydenta miasta Sopot. Paulina Kaczyńska otrzymała nagrodę specjalną kapituły Gdynia Design Days za projekt dyplomowy. Jesteśmy dumni z inicjatywy, jaką podjęli nasi studenci, wykładowcy i kadra administracyjna wsparcia społeczności z Ukrainy. Zebrane dary zostały przekazane przez konwój już w pierwszych tygodniach wojny. Uczelnia przyznała studentom z Ukrainy 50% zniżkę wczesną oraz wiele zapomóg. Wraz z fundacją naszej uczelni Edukacja, Praktyka, Rozwój sfinansowaliśmy w 80% 4 edycje kursów języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych właśnie z Ukrainy. Życie studenckie to także troska o wartości materialne poszczególnych studentów. Chcę zapewnić, że uczelnia dysponuje systemem stypendialnym, który oferuje pomoc materialną dla studentów, a także nagradza za bardzo dobre wyniki w nauce. Warto się uczyć. Na uczelni funkcjonuje także biuro karier, które pomaga naszym studentom w odbyciu praktyk zawodowych, w zdobyciu miejsca pracy, obserwuje losy naszych absolwentów oraz oferuje inne formy kształcenia w ramach tzw. edukacji permanentnej. Szanowni Państwo, osiągnięte sukcesy są dla nas zachętą, inspiracją do wytaczania sobie ambitnych celów, o których wspomniałam, godnych możliwości, którymi dysponuje społeczność akademicka naszej uczelni. Te możliwości z różnych powodów nie zawsze i nie w pełni są optymalnie wykorzystywane. Wierzę, że w realizacji programu tworzonego nowego kształtu uczelni znajdę pomoc i wsparcie Senatu, organizacji studenckich, wszystkich państwa, którym zależy na przyszłości i pomyślności naszej uczelni. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w minionym roku akademickim pomagali mi kierować uczelnią, na których wsparcie i życzliwość mogłam zawsze liczyć. Przed nami kolejny rok akademicki. Nie wiemy, jaki on będzie i co nam przyniesie najbliższa przyszłość. Jedno jest pewne. Do sukcesów można dążyć jedynie mozolną, wytężoną i wytrwałą pracą. Jestem przekonana, że dzięki sumiennej pracy każdego z nas, pomimo trudności w sytuacji, w jakiej się aktualnie znajdujemy, wspólnym wysiłkiem uda nam się nie tylko utrzymać wysoki prestiż i autorytet uczelni, ale i stworzyć podwaliny pod jej dalszy rozwój. Szanowni Państwo, uczelnia to nie tylko infrastruktura, ale przede wszystkim studenci. To dla nich tworzymy coraz lepsze warunki studiowania, staramy się podnieść jakość kształcenia i sposobu przekazywania wiedzy praktycznej i umiejętności. Nauczyciele akademiccy będą starali się robić to jak najlepiej, jednak sukces zależeć będzie również od chęci i zaangażowania studentów. Pozwólcie Państwo, że teraz zwrócę się do Was, którzy przekraczacie po raz pierwszy progi naszej uczelni. Dzisiejsza uroczystość jest Waszym wielkim świętem.
dla studentów pierwszego roku są początkiem nowego, ważnego i trudnego etapu w życiu. Mam nadzieję, że dzięki pomocy nauczycieli, a przede wszystkim starszych kolegów, bez trudu wejdziecie do społeczności akademickiej. Życzę, by pobyt na naszej uczelni był satysfakcjonujący, a stworzona życzliwa atmosfera inspirowała do nauki, sprzyjała rozwijaniu zdolności, wzbogacała duchowo i intelektualnie. Dzisiaj złożycie ślubowanie studenckie, które stanowi pierwszy ważny krok na waszej nowej drodze życia akademickiego. Życzę, by czas spędzony w murach uczelni był nie tylko wypełniony pracą, ale także radością i rozrywką, poszukiwaniem i znajdowaniem swoich przyjaźni, nieraz na całe życie. Bądźcie rozważni i mądrzy. Szanujcie swoje osiągnięcia, ale i osiągnięcia waszych nauczycieli. To, w jaki sposób przejdziecie przez ten wspaniały okres studiów, będzie miało olbrzymie znaczenie dla przyszłej kariery zawodowej. Pamiętajcie, tu dzisiaj ją rozpoczynacie. Wykorzystajcie zatem właściwie ten piękny okres studiowania. U progu nowego roku akademickiego chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom naszej uczelni za ich wytężoną pracę i cierpliwość w angażowaniu się i zmaganiu z przeciwnościami. W dniu inauguracji nowego roku akademickiego całej społeczności akademickiej życzę wielu dalszych osiągnięć i sukcesów w pracy i w nauce, zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym oraz optymizmu i wiary w lepszą przyszłość. Rok akademicki 2022-2023 w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych ogłaszam za otwarty. Ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos. Tak, panie senatorze. Jego magnificencją, pani rektor, Wysoki Senacie, panie pośle, panie burmistrzu, szanowne grono pedagogiczne, zaproszeni goście, droga młodzieży. Słuchajcie, cieszę, ja przychodzę tutaj na rozpoczęcie roku akademickiego, ponieważ uczelnia ta zawsze dostosowuje się do potrzeb rynkowych. I rzeczywiście cały czas jest rozwój tej uczelni. Ja gratuluję tego nowego, złóżmy tutaj, mianowania na Akademię Nauk Stosowanych. To jest bardzo istotne, bo uczelnia się rozpoczęła od finansów, można powiedzieć, gdzie pani rektor jest wyjątkowym finansistą tutaj, to były te początki, ale teraz jak weszła architektura i inne, to rzeczywiście ta nazwa bardzo pasuje, także gratuluję tego rozwoju. I trzeba powiedzieć, że uczelnia ta w tej takiej gronie uczelni z Trójmiasta, no, zajmuje czołowe tam miejsce, mówię, jest Politechnika, jest Uniwersytet, ale wybiła się naprawdę na wysokie właśnie podium tutaj i to trzeba powiedzieć. Ale najważniejsze, że właśnie do rynku dostosowuje się, kontakty z biznesem, samorządami, to jest bardzo istotne. Jest bardzo istotne, żeby później jak studenci skończą właśnie studia, zajęcia, że właśnie się będą bardzo dobrze czuli. Ja też gratuluję studentom wyboru tej uczelni, bo rzeczywiście uczelnia jest dobra. Tutaj studenci jak kończą tą uczelnię nie mają problemu z pracą, a mogę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, bo sporo znajomych tę uczelnię skończyło, czy w Chojnicach, czy właśnie w Sopocie. I z tego się bardzo, bardzo cieszę, bo pracownicy są bardzo ocenieni. Ja gratuluję jeszcze raz rozwoju, życzę wszystkiego dobrego. Na ręce pani rektor pozwolę sobie przekazać kwiatki. Dziękuję bardzo.
Szanowna Pani Rektor, Wysoki Senacie, Panie Senatorze, Panie Burmistrzu, koledzy dyrektorzy szkół, studenci z Polski, z Ukrainy, pierwszego już roku, bo jesteśmy po uroczystym otwarciu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie na inaugurację roku akademickiego tu w Chojnicach. Jak można nie być tu w Chojnicach? Cieszymy się, że mamy wyższą uczelnię. Wyższa uczelnia jest bliżej nas. Oto jako nauczyciel, dyrektor szkoły także zabiegałem, żeby tu w Chojnicach także w sposób akademicki się kształcić. Za co, Pani Rektor, bardzo dziękujemy. Serdecznie gratuluję uzyskania statusu Akademii. Jest to wielkie wydarzenie. 50 lat temu też zostałem akademikiem. To już tyle lat minęło. Z tego byłem bardzo dumny. I wierzę w to, że i wy jesteście dzisiaj dumni, że zostajecie akademikami. Liceum, które kończyłem w Chojnicach, a rozpoczęła się inauguracja 400-lecia, na której nie mogłem być, bo miałem obrady sejmowe. W tymże liceum był piękny napis w auli liceum: Non schole sed vitae distimus. Moim uczniom, jak zostałem potem nauczycielem, ale najpierw sobie tę sentencję łacińską przekazywałem swoim uczniom i po dzień dzisiejszy ją pamiętam. Inwestujecie w siebie. Nie dla szkoły, dla siebie. Inwestujcie zawsze w górę. Nie cofajcie się. I ta inwestycja jest w was, w wasze rodziny, przyszłe rodziny. O to zabiegajcie. Bo waszym zawodem dzisiaj jest zawód studenta. Oprócz oczywiście wykonywanego swojego zawodu. Drodzy akademicy, życzę szczęśliwego nowego roku. Przede wszystkim życzę, i tu musi to wybrzmieć, zwracam się do akademików z Ukrainy, żeby nastał u was pokój. Żeby nastał pokój, żeby skończyła się ta haniebna wojna. Nam życzę, żebyśmy byli w pokoju. Żebyśmy umieli to docenić, że mamy pokój. Oczywiście życzymy sobie wszystkiego dobrego, zdrowia na ten nowy rok akademicki. 1 września zaczął się rok szkolny dla dzieci, dla młodzieży. Jest to kontynuacja roku akademickiego. Pamiętam, jak akademik, nie mogłem się przyzwyczaić do tego, bo 1 października nie było kolokwiów, można było się nie uczyć w jakiś sposób, nikt nie kontrolował, a potem to był błąd wielki. Musicie sami się kontrolować, być dorośli w tym, co robicie. Tego wam bardzo życzę. Życzę szanownemu gronu profesorskiemu jak najlepszych studentów i wszystkiego dobrego na nowy rok akademicki. Pani Rektor, proszę przyjąć kwiatki z podziękowaniami i gratulacjami. Magnificencjo, Pani Rektor, Wysoki Senacie, Panie Senatorze, Panie Pośle, Szanowni Goście, Drodzy Nauczyciele, Kochani Studenci. Jako burmistrz jestem szczęściarzem, że Sopocka Akademia Nauk Stosowanych jest w Chojnicach już od tylu lat. Co roku uczestniczę w inauguracji, co roku słucham Panią Rektor i co roku jest progres. To jest niesamowite, jak uczelnia się rozwija. Tego rozwoju bardzo gratuluję. Jestem też podwójnie szczęśliwy, bo mam
zaszczyt być pracownikiem Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, a w tym roku przede mną wielkie wyzwanie, ponieważ pani dziekan mi powierzyła grupę seminaryjną. Postaram się wywiązać ze swoich obowiązków należycie i dołożę wszelkich starań, żeby to były jak najlepsze prace licencjackie. Podobnie jak Jacek Karnowski, czas nagrodzić najlepszych, dlatego przedłożę Radzie Miejskiej również propozycję, aby najlepszy student był doceniony stypendium. Kroczymy krok za krokiem, za Sopotem, a czasami idziemy równo. Drodzy studenci, gratuluję wam wyboru uczelni. To jest taka sama uczelnia jak w Sopocie, w Chojnicach. Niczym się nie różni. Ci sami nauczyciele, wykładowcy, te same zajęcia. Tyle, że jesteście w Chojnicach. Nie wiem, jakie miasto jest ładniejsze, czy Sopot, czy Chojnice. Dla mnie akurat Chojnice, ale Sopot też bardzo lubię. Dlatego wybór jest bardzo dobry. Gratuluję tym osobom, które kończą. Jeżeli to jest pierwszy stopień, to uczcie się dalej. Wasze kompetencje, wasza wiedza, a przede wszystkim zaangażowanie jest wykorzystywane przez państwo, samorządy i przedsiębiorców. Ja też zatrudniam osoby, które są absolwentami Sopockiej Szkoły Wyższej i to są naprawdę moi najlepsi, jedni z najlepszych pracowników w Urzędzie Miejskim i w jednostkach mi podległych. Pani rektor, Wysoki Senacie, za wszystko dziękuję i proszę o więcej. Wszystkiego dobrego. Matrykulacji. Proszę o wystąpienie przedstawicieli studentów pierwszego roku. Pani Sandra Bartela, pani Zuzanna Kania. Proszę tak stanąć przodem. Pani Julia Kaczmarczyk, pan Miłosz Kazimierski, pani Wiktoria Kiłpińska, pan Jakub Szlum, pani Klaudia Kujawa, pani Monika Pawłowska i pani Monika Szczepańska. Proszę wszystkich studentów wraz ze studentami wyczytanymi do ślubowania. Proszę wszystkich państwa o powstanie. A studentów pierwszego roku o powtarzanie aktu ślubowania. Biorąc na świadków zgromadzonych tu nauczycieli akademickich i wszystkich obecnych ślubuję uroczyście zdobywać rzetelnie wiedzę dociekać prawdy i swoją postawą dawać im świadectwo. Dbać o godność studenta i dobre imię naszej uczelni Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Poproszę panią rektor o akt pasowania na studenta tutaj naszej grupy wydelegowanych studentów. Gaudę, Mater, Polonia.
Dziękuję bardzo. Proszę usiąść. Pani rektor Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, pani profesor Teresa Martyniuk wręczy dyplomy naszym wyróżnionym absolwentom. Proszę o wystąpienie w pierwszej kolejności dwie najlepsze absolwentki, pani Klunder Emilia i pani Pławniak Natalia, i następnie pozostałe wyróżnione osoby: Iwona Muzolf, Patrycja Kala, Justyna Rudnik. Proszę o występowanie, tak? Ja przepraszam, tak. Kamila Frymar, Justyna Lepak, Anna Brzezińska. Zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu inauguracyjnego. Wykład inauguracyjny wygłosi adiunkt Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, pan dr Wojciech Błaszkowski. Tytuł CSR 2xE, czy jest etyczny i równocześnie ekonomiczny? Sobie pozwolę troszeczkę tak wyżej może ten mikrofon. Magnificencjo, pani rektor, Wysoki Senacie, dostojni goście, szanowni Państwo, drodzy studenci i absolwenci, bo przecież mamy także byłych studentów i to takich najbardziej wybitnych, bym powiedział. Chciałbym powiedzieć, że jest mi niezwykle miło wygłaszać wykład inauguracyjny dotyczący CSR-u, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, właśnie tutaj, na uczelni, gdzie ten CSR jest tak sprawnie i tak skutecznie realizowany. Chciałbym zaproponować, abyśmy rozważyli wspólnie w ramach tego wykładu, czy CSR, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, jest rzeczywiście 2xE, czy jest etyczny i równocześnie ekonomiczny. Corporate Social Responsibility, w języku polskim używany, tak jak wspomniałem, jako społeczna odpowiedzialność biznesu, jako społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, to jest dobrowolna koncepcja, koncepcja zarządzania. I słowo dobrowolna należy mocno podkreślić. Zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swojej strategii, ale także w swoim działaniu uwzględniają interesy społeczne.
wyrażają troskę o środowisko naturalne, ale także wykazują dbałość o wszystkich interesariuszy, czyli wszystkie te osoby, które wchodzą w jakiś sposób w relacje z danym przedsiębiorstwem. Mówiąc o CSR-ze, trzeba zauważyć, że jest to koncepcja, która jest w swoim oddziaływaniu bardzo elastyczna. To jest pojęcie interdyscyplinarne. Dotyczy wielu branż, ale dotyczy także pracodawców, pracowników, współpracowników i klientów. Koncepcja ta wywodzi się z drugiej połowy XIX wieku, kiedy to imiennicy, znani przedsiębiorcy, tacy jak John Rockefeller i John Patterson, stworzyli podwaliny pod ruch filantropijny. Najbardziej popularnymi realizatorami idei CSR-u na przełomie XX i XXI wieku są Warren Buffett, Elon Musk czy Bill Gates. Myślę, że Państwo doskonale te postacie znają. Niekoniecznie osobiście. Ale drodzy Państwo, także wielu innych, mniej znanych przedstawicieli biznesu wychodzi dzisiaj z niewątpliwie słusznego założenia, że często lepiej jest i przyjemniej jest oddawać niż otrzymywać. I to nie jest idea, która sprawdza się tylko i wyłącznie w boksie, ale także w działalności gospodarczej. Możemy spotkać się z różnymi podziałami społecznej odpowiedzialności biznesu według różnych kryteriów. Ale dużą popularność zyskała dzisiaj taka klasyfikacja, która dzieli tę społeczną odpowiedzialność na poszczególne obszary, na poszczególne platformy, na których ten CSR, ta społeczna odpowiedzialność może być realizowana. To są następujące płaszczyzny. Ład korporacyjny, płaszczyzna pracownicza, płaszczyzna środowiskowa, płaszczyzna produktowa, płaszczyzna dotycząca otoczenia przedsiębiorstwa i płaszczyzna polegająca na zaangażowaniu społecznym. I spróbujmy teraz króciutko pochylić się nad każdą z nich w kilku zdaniach. Cóż to takiego jest ład korporacyjny? Ład korporacyjny to są takie normy i zasady funkcjonujące w danej organizacji, które tworzą pewną kulturę organizacyjną. Przykłady działań w ramach ładu korporacyjnego to na przykład inicjatywy antykorupcyjne, to działania antydyskryminacyjne, propagowanie równych szans, ale kluczowym dokumentem dotyczącym ładu korporacyjnego, czy realizowanym w ramach ładu korporacyjnego, jest kodeks etyczny. I ten kodeks etyczny to jest zestaw zasad, ale także celów, które są akceptowane, uznawane i publikowane przez przedsiębiorstwo. Istotą jest to, by ten kodeks etyczny miał formę pisemną, ponieważ my mamy szacunek i zaufanie większe do słowa pisanego. To Państwo na pewno potwierdzą ze swojego życia praktycznego. Jeżeli ktoś mówi słyszałem skądś, to mówimy, a pewnie jakaś plotka. Tak? Jeżeli ktoś mówi czytałem to, to od razu szacunek. Na pewno tak jest, przecież to czytałem. Na kodeks etyczny składają się czasem trzy elementy, a czasem nawet więcej. Ale te trzy takie podstawowe pragnę zaakcentować. To jest misja, wizja oraz zobowiązania wobec klientów i pracowników. Cóż to takiego jest misja firmy? Na pewno się Państwo z tym zetknęli, znaczna część z Państwa. To jest pewien zbiór wartości akcentujący rolę danej organizacji. To są wartości, którymi kieruje się dana organizacja. I spróbuję Państwu przeczytać na przykład misję firmy Coca-Cola. Firma Coca-Cola ma następującą misję. Pragniemy przynosić orzeźwienie konsumentom naszych produktów. PKP ma swoją misję także. Zapewnienie klientom wygodnej i punktualnej podróży. No niestety tutaj mocna krytyka pod adresem PKP. Ci, którzy tej firmy nie lubią albo lubią ją krytykować, mówią, że ta punktualność to raczej jest niezrealizowana wizja, a nie misja. I drodzy Państwo, co to jest wizja z kolei? Wizja przedstawia nam, jak firma będzie wyglądać w przyszłości. Spróbuję Państwu dwie wizje przedstawić, wizje dwóch firm. Wizja firmy Sony.
Za 50 lat nasz znak firmowy będzie należał do najbardziej znanych na świecie. To jest wizja, którą firma Sony stworzyła sobie właśnie 50 lat temu i dzisiaj na pewno możemy potwierdzić, że ona jest zrealizowana, bo pewnie część z Państwa ma urządzenie tej firmy w swoich torbach albo w swoich kieszeniach. Kolejna wizja kolejnej firmy State Grid. Budowa przedsiębiorstwa klasy światowej. Ale tak jak wspomniałem, w ramach kodeksu etycznego często też tworzy się zobowiązania wobec pracowników i klientów. Przeczytam Państwu takie jedno przykładowe zobowiązanie wobec pracowników firmy Golden. Pragniemy, aby zatrudnione w naszej firmie osoby były dobrze wynagradzane, a praca była spełnieniem ich marzeń zawodowych. I zobowiązanie wobec klientów firmy Veitur. Słuchamy, doradzamy i zapewniamy miłą obsługę naszym klientom. Drodzy Państwo, krytycy kodeksu etycznego i krytycy ładu korporacyjnego uważają, że w istocie może to być jedynie martwy dokument, a w praktyce te zasady mogą nie być realizowane. I nawet jeśli w niektórych przypadkach ta krytyka jest słuszna, to z licznych badań wynika, że reguły spisane i opublikowane dużo lepiej motywują do właściwego postępowania niż brak tych reguł. Większa jest zwykle wola działania etycznego, gdy spotykamy się z pozytywnym przekazem, niż z przekazem negatywnym. Większa jest szansa, że w różnej formie. Większa jest szansa, że będziemy mieli pragnienie uczynić coś dobrego, jeśli spotkamy się z charyzmatycznym filantropem, niż jeśli spotkamy się z charyzmatycznym przestępcą. Pytanie, czy ład korporacyjny się opłaca, czy jest ekonomiczny? Bezsprzecznie właściwa organizacja i wysoki poziom kultury organizacyjnej sprawia, że firma jest postrzegana lepiej i wewnątrz, i na zewnątrz, co pozwala jej lepiej realizować ekonomiczne cele. Ale także kredytodawcy są bardziej zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych zarządzane są w sposób transparentny. Jednakże dodać należy, że kodeks etyczny i ład korporacyjny dotyczy w większej części dużych przedsiębiorstw niż mniejszych. Dotyczy głównie korporacji. Rzeczywiście w mniejszych organizacjach te relacje zawodowe są mniej formalne, mniej oficjalne i kodeks etyczny czy ład korporacyjny nie znajduje tak wyraźnego uzasadnienia. Druga płaszczyzna, na której realizowany może być CSR, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, to jest płaszczyzna pracownicza. I co się w ramach tej płaszczyzny, czy na tej płaszczyźnie mieści? Co można zrobić w ramach CSR-u w obszarze pracowniczym? Po pierwsze, dialog z pracownikami. Troska o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Nie tylko ta troska wynikająca z przepisów prawa. Dbałość o zdrowie psychiczne pracowników. To jest dzisiaj także niezwykle istotna kwestia, bo często dbamy o warunki fizyczne, a ten komfort psychiczny nie jest zapewniony. Dostrzeganie różnorodności w miejscu pracy. Respektowanie różnic kulturowych, wynikających z zainteresowań, wynikających z pochodzenia i wszystkich innych. Ale także dawanie możliwości godzenia życia zawodowego i prywatnego, czy rodzinnego. Prowadząc zajęcia z CSR-u, rozmawiam czasem ze studentami, którzy już pracują. I jedna studentka, która pracuje w Bergen w Norwegii, opowiadała, że w jej firmie w ramach CSR-u kobieta, która zachodzi w ciążę, dostaje samochód służbowy. Rzeczywiście poziom cywilizacyjny, godny podziwu. Ale także dni wolne od pracy z okazji urodzin mogą być CSR-em i to dosyć często realizowanym również w polskiej rzeczywistości. No ja tutaj muszę powiedzieć, że troszkę ryzykowne jest udzielanie dnia wolnego z okazji imienin, jak Państwo będą menedżerami, bo może się okazać, że duża część pracowników przyjdzie do Państwa z kalendarzem i będzie domagała się kilkudziesięciu dni wolnych. Więc to jest zawsze to ryzyko. Ale także dni wolne z okazji świąt to jest też ten CSR realizowany także w polskiej rzeczywistości. Czy CSR jest ekonomiczny na płaszczyźnie pracowniczej?
wysoki poziom satysfakcji, satysfakcji pracowników sprawia, iż utożsamiają się oni z organizacją. Posiadają oni wyższy poziom motywacji do pracy. Pracownicy doceniani, zaakceptowani, pracujący w warunkach, gdzie zaspokajane są ich potrzeby wyższe, mają wyższe poczucie wartości. Bardziej wierzą we własne siły, przez to wzrastają ich możliwości i działają sprawniej, co przekłada się na sukces firmy. Ale tu także działa zasada czy reguła wzajemności. Pewnie Państwo będą mieli okazję się z tą regułą spotkać, może czytając na przykład książkę albo inne publikacje profesora Cialdiniego na temat reguł wpływu społecznego. Otóż reguła wzajemności polega czy opiera się na odwiecznej potrzebie człowieka do rewanżowania się za wyświadczone dobro bądź przysługę. I pracownik dobrze traktowany przez pracodawcę, któremu pracodawca daje możliwość nie tylko zawodowego, ale i osobistego rozwoju, ma poczucie obligacji. I często chętnie odwzajemnia się w praktyce poprzez swoją lojalność wobec pracodawcy, poprzez swoje zaangażowanie, poprzez swoją solidną i uczciwą pracę. Ale również badania psychologiczne potwierdzają skuteczność CSR-u na płaszczyźnie pracowniczej. Z praw Jerkesa Dodsona wynika, że do maksymalnie sprawnego wykonania zadania potrzebujemy często średniego poziomu pobudzenia emocjonalnego. Zbyt wysoki stres tę naszą sprawność obniża, ale z kolei brak jakichkolwiek emocji powoduje, że mamy mało energii. I te właściwe natężenie emocji pracownik osiąga z reguły poprzez pozytywną motywację, która jest oczywiście w ścisłej relacji z CSR-em prowadzonym w obszarze pracowniczym. Warto też wspomnieć, że CSR i wynikająca z niego pozytywna motywacja ogranicza także absencję chorobową. Statystyki pokazują również, że właśnie firmy społecznie odpowiedzialne zatrudniają i są w stanie utrzymać najlepszych pracowników. Trzecia płaszczyzna to jest otoczenie przedsiębiorstwa. Działania CSR-u w tym obszarze dotyczą uczciwości w relacjach z partnerami biznesowymi, z klientami, z władzami samorządowymi i z instytucjami państwowymi. Wiele przedsiębiorców dzisiaj zdaje się coraz bardziej rozumieć, że pomaganie klientowi rozstać się z pieniędzmi nie musi być wcale jedynym celem działalności gospodarczej. Takie podejście na jednorazowe opróżnienie portfela klienta często w długim okresie może ograniczać możliwości rozwoju firmy. Lojalność klientów prowadzi do wyższego stopnia lojalności wobec, lojalność wobec klientów prowadzi do wyższego stopnia lojalności wobec firmy. A dzisiaj kapitał zaufania często staje się najważniejszym środkiem pozwalającym osiągać przewagę konkurencyjną. Czwarta płaszczyzna to jest płaszczyzna środowiskowa, ekologiczna. Przykładem działań CSR-u w tym obszarze może być wykorzystanie w działalności firmy energii odnawialnej. I tutaj mamy chociażby przykład krajów skandynawskich również, które dzięki rozbudowanemu CSR-owi bardzo rozwinęły ten system energii odnawialnej. Dzisiaj te kraje chociażby mają dzisiaj troszkę mniejsze problemy z inflacją, bo jak wiemy, inflacja częściowo jest wynikiem tej zmniejszonej podaży energii konwencjonalnej, przez co ta cena energii jest wyższa. I kraje, które mają system odnawialnych źródeł energii lepiej rozwinięty, mogą łatwiej te ubytki czy te braki w dostawach energii zapewnić. Ale płaszczyzna środowiskowa to także ograniczenie emisji gazów, zużycie wody, odpowiedzialne zarządzanie odpadami czy ściekami. Czy CSR w obszarze środowiskowym jest tylko etyczny, czy również ekonomiczny? Zielone firmy przyciągają młodych pracowników.
Według badań opublikowanych przez Instytut Gallupa, przeprowadzonych w grupie osób urodzonych po 80 roku życia, a więc osób młodych, aż 83% deklaruje swoją lojalność wobec firmy, która pomaga im przyczyniać się do rozwiązywania problemów środowiskowych. 75% podkreśla, że zgodzi się nawet na niższe wynagrodzenie, aby pracować dla proekologicznej firmy. I płaszczyzna piąta, drodzy Państwo, płaszczyzna produktowa. Ona jest ściśle powiązana z tą płaszczyzną czwartą, czyli ekonomiczną. W ramach płaszczyzny produktowej może odbywać się na przykład analiza kosztów cyklu życia produktu i badanie tak zwanego śladu ekologicznego, ale także stosowanie opakowań biodegradowalnych, stosowanie opakowań minimalistycznych, czy też takich, których kształt wykorzystuje maksymalnie przestrzeń transportową. Czy CSR w obszarze produktowym jest ekonomiczny? Na ten temat wypowiadają się klienci. A klienci często są zainteresowani, coraz częściej, tym, czy wytwarzane produkty wiążą się z zanieczyszczeniem środowiska. Coraz bardziej popularne jest też ekoznakowanie. Ekoznaki to są, jak Państwo wiedzą, takie informacje o produkcie, który spełnia normy środowiskowe. W Unii Europejskiej taką organizacją uprawnioną do ekoznakowania jest Europejska Organizacja do Spraw Ekoznaku, ale my mamy także w Polsce taką organizację, która się nazywa Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. I drodzy Państwo, szósta płaszczyzna, czy też szósty obszar działalności CSR-u to jest zaangażowanie społeczne. Ono może przyjmować dwie formy. Pierwsza forma to jest sponsorowanie różnych inicjatyw, różnych przedsięwzięć z obszaru medycyny, sportu, edukacji, kultury, głównie czasem jeszcze innych obszarów. I druga forma to jest działalność filantropijna. Na pewno nie powinniśmy mylić tej formy społecznej odpowiedzialności z typową reklamą. Czyli w obszarze tym nie jest właściwe stosowanie motta jesteśmy bezinteresowni, jesteśmy skromni, ale cały świat musi się o tym dowiedzieć. Jednakże z drugiej strony trzeba przyznać, że jest to forma działalności społecznej, która może w znacznym stopniu przyczyniać się do promocji firmy i do wyższego poziomu rozpoznawalności marki. Co sprawia, że także w tym obszarze społeczna odpowiedzialność biznesu staje się ekonomiczna. Szanowni Państwo, myślę, że możemy jednoznacznie i zdecydowanie odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule. CSR jest etyczny i jest równocześnie ekonomiczny. Ale drodzy Państwo, przepraszam, jeszcze pół minuty, jeśli Państwo mi dadzą. Uczono mnie na dydaktyce, że każdy wykład powinien zakończyć się krótkim testem. I proszę się nie stresować teraz. Ja Państwu przeczytam jedno pytanie, które dotyczy tego, co sobie dzisiaj powiedzieliśmy. I pytanie jest testowe. Państwa zadaniem jest wybór właściwej odpowiedzi. I prosiłbym, żeby Państwo dokonali tego wyboru w cichości swoich myśli. Otóż pytanie brzmi następująco. Corporate Social Responsibility tłumaczy się jako... Odpowiedź pierwsza. Konstrukcja maszyn i urządzeń górniczych. Odpowiedź druga. Historia i teraźniejszość. Odpowiedź trzecia. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Myślę, że Państwu wszystkim się udało odpowiedzieć właściwie na to pytanie, ale jeśli się komuś nie udało, proszę się też nie przejmować. To jest dopiero początek roku akademickiego i jeszcze wszystko przed Państwem. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam Państwa na koncert chóru Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych Mundus Cantus.
Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na krótki koncert. Zaśpiewamy dla Państwa utwór Tolerancja, polski utwór autorstwa i wykonania Stanisława Sąki, w aranżacji na chór Marcina Wawrunka oraz utwór dynamiczny Prem de la Vela Lucia Bermudeza, który przywieźliśmy z Kolumbii. Zapraszam. Niechaj rzuci!
Thank you.